Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy. Przypowieści Salomona. 30 rozdział. Przypowieści Salomona ze Starego Testamentu. 30 rozdział. Słowa Agura, syna Jakie z Masy, mąż ten mówi. Mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie ma wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił do niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz, każde słowo Pana jest prawdziwe, on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Amen. Przepowieści są księgą, którą napisał Salomon, najmądrzejszy ze wszystkich ludzi, z mądrością, która została mu dana poprzez Boga. I takiej mądrości nie została dana żadnemu człowiekowi, ani żaden człowiek nie istniał mądrzejszy od niego. On więc z mądrością, która mu została dana poprzez Boga, napisał przypowieści, które są odblaskiem mądrości, pokazują dzieła i czyny ludzkie, którzy mają mądrość albo głupotę. Przypowieści są dla nauki, dla poprawy, dla kontroli. Są słowem Boga, z Boga natchnionym słowem Boga, bezbłędnym, świętym, napisanym poprzez ręce ludzkie Salomona, ale natchnione poprzez Ducha Świętego, poprzez prawdziwego Boga. I w tej pięknej księdze przypowieści, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, napisał Bóg poprzez najmądrzejszego z ludzi. Między nimi jest też Agur. Między słowa Salomona są też słowa Agura, który jest nieznany, nic nieznaczący. Nie widzimy go nigdzie indziej, nie słyszeliśmy nigdzie o nim w Słowie Bożym. Między pierwszym, który jest Salomon, Bóg dodał też słowa, mógłbym powiedzieć, ostatniego. Jeden człowiek prosty, którego uczcił Bóg szczególną czcią. Przedstawił go bardzo poważnie Bóg i dał mu wielkie objawienie, bo poprzez swoją głupotę, tak jak wyznaje, chciałby poznać coś, czego żaden w Starym Testamencie nie mógł zrozumieć. Nie tylko jakie jest imię Boga, ale jakie jest imię Syna Jego. I to jest bardzo wielkie objawienie o wydarzeniu, że Bóg miał i ma Syna. Miał od początku Syna Jednorodzonego i zdobył poprzez zmartwychwstanie Syna Nazarejczyka, pierworodnego Syna Bożego, który stoi po prawicy Ojca i pośredniczy za wszystkich ludzi. Jest szczególnym wyborem, który wykonał Agur,
łaska i podarował mu szczególne dzieło w Słowie Bożym. Jedyne wydarzenie. Jest synem jakie? Z masy. I to znaczy religijny człowiek, czyli wychował się w rodzinie wiernych. I jest przyjacielem i Fila, którego wysłał te namaszczenie. I te namaszczenie mamy na myśli albo widzenie, albo prorocze słowo, albo jakiekolwiek duchowne inne objawienie. I Bóg dał te słowa do swojego Słowa Bożego. I ten człowiek ma pewne cechy i dobrze będzie, jak zważymy, jakie są te cechy, abyśmy je zbadali, abyśmy poprosili Boga, aby nam je objawił, aby nam pokazał, aby co najmniej z dala, abyśmy poprosili, bo my też jesteśmy nic nieznaczący, abyśmy poprosili od Boga, że być może znajdziemy łaskę i uczyni też coś szczególnego w naszym życiu. Będącymi nic nieznaczącymi i znikomymi. I to jest pierwsza cecha, agura, który mówi z całą pewnością, ja jestem najgłupszy z ludzi. Ja popełniam najwięcej błędów, ja jestem tym, który nie rozumie, ja jestem tym, który nie mam ludzkiego rozumu i nawet nie mam nic, nie mam mądrości prostego człowieka. I pierwsza piękna cecha jest poznanie jego głupoty, jego błędów, jego słabości, która wyraża nie w sposób uniżony, ale z prawdziwym uniżeniem z głębokiego serca. Przyrównowując do samego siebie do innych, wyznaje, że jest najgłupszy ze wszystkich innych ludzi. Nie nauczyłem się mądrości. Nie nauczyłem się niczego. Nie umiem nic. Nie nauczyłem się mądrości. Ani znam wiedzę najświętszych ludzi Bożych. Nie mam poznania Bożego. Nie mam poznania. Nie mam teologii, wiedzy teologicznej, poznania teologicznego, ale wiem jednak, że wejście do nieba, do głębokości wszechświata i do wysokości wszechświata ma tylko jeden, Bóg. Mogę być najgłupszy, najprostszejszy, bo agur znaczy prosty, zwykły. Najzwyklejszy z ludzi, najprostszy z ludzi, ale wiem, że jest jeden Bóg wszechmogący. Tylko jeden Bóg, nie ma dużo bogów, który ma wejście do wysokości i do głębokości wszechświata. To jest ten, który jedyny ma możliwość i wiąże moce wiatru. Moce wiatrów są zniszczalne, jak zostaną puszczone wolne na oblicze ziemi. Ale jest jeden, który zebrał moce wiatrów, aby nie wywoływały zniszczeń, i jest widoczne w naszym okresie, jakie wiatry, jak wiatr jest zniszczalny w swoim gniewie. I jak ktoś by nie zebrał tego wiatru, nie związywał tego wiatru i jakby nie powiedział temu wiatrowi uspokój się i jakby morzu nie powiedział, aby się uspokoiło, wtedy
złe rzeczy byłyby wielkie. I ten prosty człowiek wie, że władzę we wszechświecie ma tylko Bóg, czyli jakby wszechświat w tej chwili, jak, który się rusza i który porusza w nieskończoności, w bardzo pięknym porządku, to składa się tylko, nie tylko na Stworzyciela, który to stworzył, ale i na Słowie Bożym, który utwierdza to i utrzymuje to. Wie o tym bardzo dobrze. Wie, że moce wiatru są związane i zebrane i to składa się tylko, bo to Bóg to zrobił. I również wie, że wody wszystkie na ziemi są poukładane w porządku. Wielkie ilości wód pod ziemią, nad ziemią i na powierzchni ziemi. I jak, jakby nie było kogoś, kto by poukładał to wszystko w porządku, wtedy byłby przez cały czas potop, tak jak w okresie Noego. I w prostocie swojej zna rzeczy, które mają wielkie znaczenie co do jego życia. Wie również, że ziemia, która rusza się nie tylko we wszechświecie z wielką szybkością, ale poza swoim równikiem też z wielką szybkością, ktoś trzyma ją w równowadze, abyśmy my rozkoszowali się życiem na ziemi. I w swojej prostocie, w swojej głupocie Bóg mu objawił wielkie rzeczy. I w naszym okresie bardzo mądrzy ludzie mówią, że to wszystko jest poprzez przypadek. On jednak zna istnienie wszechmogącego Boga. I tak jak powiedzieliśmy, ma błogosławione objawienie. Jakie jest imię Boga, o którym Jezus powiedział, że Ojcze, objawiłeś tym, którym przyjęli moje imię. Wtedy był Jehowa, Jahwe, teraz dzisiaj jest nasz Bóg, Ojciec Niebieski. On wiedział, że ma imię, największe imię, które zostało dane Jemu Synu Jednorodzonemu. Ale oprócz tego, które zostały mu objawione, dlatego, bo jest uniżony, oprócz tego, że znalazł łaskę, dlatego, bo zna swoje poznanie, nic nieznaczności swojej, braku mądrości, że jest naprawdę głupi, któremu daje mądrość Bóg, ma jedną cechę. Słowo Boga jest prawdziwe. Jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Życie jego oparł na Słowie Bożym. Nie ma żadnej wątpliwości, że Słowo Boże jest doskonałe. Doskonałe. Nie możesz dodawać ani nic ujmować i nie powinieneś nic dodawać ani ujmować, bo jak zrobisz to, Bóg, który przyjdzie, aby cię osądził, znajdzie w tobie, że jesteś w kłamstwie, a nie w prawdzie. Nadzieja jego jest Słowo Boże, bo jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Czyli życie jego przyrównuje do Słowa Bożego, bo w taki sposób wie, że jest bezpieczny. Pomimo, że jest najgłupszy ze wszystkich ludzi, ma objawienie ze Słowa Bożego. Pomimo,
że jest najgłupszy ze wszystkich ludzi, ma mądrość ze Słowa Bożego. Pomimo, że jest najgłupszy ze wszystkich ludzi, co znaczy, że nie może ochronić samego siebie, ani zapielęgnować się samym sobą, wie, że Bóg jest jego tarczą i całkowicie jest ochroniony w ufności Słowa Bożego. Czyli podjął trwałą decyzję. I ta trwała decyzja jest, że ja moje życie uzależnię, utwierdzę, będę żył zgodnie ze Słowem Bożym. Co jest napisane, dla mnie jest prawdą, jest życiem, jest drogą. Co jest napisane, dla mnie składa się jako bezpieczeństwo na bezpieczną moją drogę na tej ziemi. Co jest napisane, będę robił. Co nie jest napisane, będę to odrzucał. Nie jest moje życie w rzeczach poza Słowem Bożym i poza wolą Boga. Odwrotnie, w każdej chwili mojego życia, moje życie jest zawsze w woli Bożej i w Słowie Bożym. To są poważne decyzje, bracia i siostry. I to jest dzisiejszy przekaz, abyśmy podjęli poważne decyzje, które nie mają nic wspólnego z naszymi błędami, bo tak jak powiedzieliśmy w poprzednią niedzielę, duch Ezafa był, że ja będę poprawiał to, co niszczę, a Bóg mówił, że ja będę niszczył, co ty będziesz budował. A duch Boga dla Jakuba było, że ja jestem mały, nic nieznaczący i popełniam błędy, a Bóg mówi, że ja będę poprawiał twoje błędy. Ty będziesz robił błędy i będziesz burzył, a ja będę przychodził z łaską moją, będę je budował. I kim był Ezaf? Mądry, mocny, mocarz, ze zdolnościami. I kim był Jakub? Dzieckiem, który nie oddalał się od objęć swojej mamy i to, co umiał robić, tylko umiał gotować zupy. Ale nie ma znaczenia zdolności albo niezdolności, albo moc, albo słabość. Nie ma zdolności, jak czujesz się, czy czujesz się słaby i mały i znikomy, ale znaczenie ma, czy zachowujesz Słowo Boże, nie zapierasz się imienia Chrystusa, I twoją niemoc Bóg uczyni siłą. Nie staraj się, abyś zdobył mądrość, władzę i moc. Nie, że to jest coś złego, ale mając nadzieję w tym, że w taki sposób wygrasz, bo nie wygrasz w taki sposób. Starajmy się, abyśmy ustanawiali samych siebie doświadczonymi, wypróbowanymi przed Bogiem. Abyśmy pracowali dla Niego, chodząc dokładnie po Słowie Bożym, ale też ma jeszcze jedną trzecią cechę, która ustanawia go, że jest doskonałym w oczach Boga. Jego prośby są dwie. Co do duchownych rzeczy, oddal ode mnie dwie rzeczy. Marność, po pierwsze, fałsz, po drugie, i słowo kłamliwe. Marność jest to, co człowiek bada i przykleja się do ziemskich, a nie do niebieskich, do niewzruszalnych, a nie do wiecznych. Przyłącza swoją duszę, swojego ducha, swoje życie. Chcę zbudować dużo, chcę zrobić tamto. Interesują go ziemskie rzeczy. Zaczynając od grzechu, aż do chwały i mocy i władzy na tej ziemi. Agur mówi,
Oddal, proszę cię, ode mnie, bo to wszystko mnie zniszczy, bo to wszystko mnie zaplącze. Daj mi, abym najpierw wezwał Królestwo Niebios. Proszę cię, uczyń, abym interesował się stałymi, niewzruszalnymi, niezniszczelnymi, nieskażonymi, które Ty, Boże, królujesz, zachowujesz i swoim słowem objawiasz swoje święte istnienie. Pomóż mi, abym prosił o Twoje rzeczy. W duchownych rzeczach więc szuka, aby oddalił się od swojego życia, tak jak Pan powiedział, nie budź nas na pokuszenie, od marności, ale i od wszystkiego, co nie jest prawdą. Nie chce fałszu, nie chce kłamstwa. Boi się kłamstwa. Boi się oszustwa diabła. Boi się zaproszenia diabła poprzez zniszczalne i boi się fałszu diabelskiego poprzez słowa ludzkie i rozkazania ludzkie i przykazania ludzkie, bo powiedzieliśmy, że przyłączył się do Słowa Bożego. Wie, że nie, co mu nie jest potrzebne, gdzie jest niebezpieczeństwo i wie, co mu jest potrzebne. I wie, w jaki sposób będzie pobłogosławiony. I w ziemskich rzeczach, w naturalnych rzeczach nie chce wielkich rzeczy, nie chce bogactwa, bo bogactwo niszczy duszę ludzką, ale i nie chcę biedy, ubóstwa, bo będzie poprowadzony człowiek do grzechu. I z całkowitą mądrością ten najgłupszy prosi o powszedni chleb. Daj nam chleba. Wzywa o wystarczający pokarm. Niech wam wystarcza to, co daje wam Bóg. Nie stara się o większe rzeczy i o wielkie rzeczy, ale wystarcza mu to, co Bóg zatroszczył się, ufając Bogu, że cokolwiek stanie się w jego życiu, zrobi to Bóg. Nie złości się na karcenie Boże, ale wychwala Boga zawsze. Nie kłóci się z Bogiem, podporządkowuje się Bogu. Nie przeciwstawia się Bogu woli Bożej, jest posłuszny woli Bożej. Jeden człowiek, więc, u którego Bóg ma upodobanie, uniżony, z objawieniem Bożym, w otoczeniu, w którym żyje, że wszystko jest w rękach Boga, z całkowitą ufnością i uzależnieniem od Słowa Bożego i z prośbami co do duchownych rzeczy, co do niebieskich rzeczy, ale i co do materialnych rzeczy, pobożność z wystarczającością. I tutaj więc jest przykład człowieka, u którego Bóg ma upodobanie, w którym Bóg ma upodobanie i którego daje nam Bóg dzisiaj naprzeciwko nas, abyśmy poprosili o te rzeczy. Chcemy przychylność Boga w naszym życiu. Chcemy przedstawienie Boga w naszym życiu. Chcemy bezpieczeństwo Boga w naszym życiu. I chcemy dzieło Boga w naszym życiu, ale dla chwały Boga. Amen. Zaśpiewajmy pieśń 281.